Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Simulator 2019. Widzicie, tam stoi mój kombajn. W ogóle chciałbym wam wytłumaczyć, dlaczego nie ma live'a w ostatnim czasie. Przy okazji pójdziemy sobie stodołę zamknąć. Dlatego, że dziecko się rozchorowało i jest ze mną w domu. Jak słyszycie, warunki są trudne. Nie wiem, czy słyszycie, jak ona teraz się bawi w kuchni. W swojej kuchni oczywiście. Kiedy nie nagrywałem, tylko ustawiałem OBS-a do nagrywania, cisza jak makiem zaciął. Siedziała, oglądała bajkę. Zaczynam nagrywać. No co wam będę więcej mówił? Trochę zgłośniłem muzykę, żeby was tak nie irytowały dźwięki. Dobra. Jakaś muzyka leci z farminga. Chciałbym was zachęcić do graję na naszym serwerze, ale no nie wiem, jak mam to zrobić. Tam muszę zobaczyć w ogóle, jak wyglądają, czy są jakieś jeszcze farmy. Raczej farmy wolnej na razie nie ma. Ale może będzie coś do wyrzucenia, bo tutaj kolesia, który ma minus 10 tysięcy, zobaczymy, czy on to spłaci. Dawid, który chyba w ogóle nie gra. Matesiak, ja gramy. Kasper też chyba gra. Krzysztof, który raz mnie poprosił, żeby założyć farmę i widzę, że nic tam się nie dzieje. Już myślałem, że będę musiał zatrzymywać nagranie, żeby dziecko troszeczkę uspokoić. Znaczy uspokoić, nic jej nie zrobię, tylko poprosić ją, żeby poszła jeszcze bajkę chwilę oglądać. Chciałem chociaż jeden materiał dla was nagrać. Bo ci, co nie byli na live, to nie wiedzą, jakie maszyny ja mam. Na przykład. A są chętni, żeby zagrać. Więc jak widzicie, ja kopę ziemniaki, ponieważ kupiłem pola, gdzie znajdują się ziemniaki, więc warto już z nich wykorzystać je. Chciałem je przeorać i sprzedać, ale to nie ma sensu. Troszeczkę zmieniłem overall, zmieniłem program w ogóle do nagrywania. Nie jest, znaczy niby to jest OBS, ale nie tak bardzo OBS. Bo to jest label stream, coś takiego. Mamy pyrki, możemy jechać w ogóle. Ostatnio miałem problemy z tym, że serwer wyrzucał. Mam nadzieję, że już jest to naprawione, bo do supportu pisałem na stronie. I się tak zastanawiam, czy jechać do świnek zawieźć to jedzonko, czy nie. Może się zmieści. Idziemy z tej strony. Nie wiem. Jak będziecie mieli małe dzieci, to będziecie wiedzieli, co youtuber z małym dzieckiem w domu, gdzie nagrywa, z czym się musi borykać. Jezus. Lewa strona. No to teraz jest lewa strona. Że przyczepa jest podłączona, dobra. Teraz G. Ja muszę bardzo cofnąć. Ja cały czas kopę pyrki, nie? Odkąd zacząłem grać w tego farminga, non-stop kopę pyrki. Jeszcze ani razu chyba nie orałem, ani nic takiego nie robiłem. Ten man jest taki sobie, wam powiem szczerze. Jakbym miał go oceniać, to takie 4 na 10. Mam nadzieję, że tu wszystko ładnie widać, że nie ma żadnych problemów właśnie z nagraniami. Dobra, na razie go tu zostawimy. Zbieram słomę w ogóle dla świnek, bo chyba się skończyła słoma. Słoma jest pełna. Spoko. Tylko brudno mają. A ciągnik, który robi akurat to, jest tutaj. Podnieść to z tyłu. Podjedziemy do domu, posprzątamy po świnkach. Nie w tą stronę jadę, ty, luzek. Ostatnio muszę jeść bardzo lekkostrawne jedzonko, jakby tak w ogóle powiedzieć. Bo troszeczkę wątroba mi nie domagała. Czy już jest lepiej, nie? Po 5 dniach, można powiedzieć, diety jest lepiej.
lekkostrawnej, ale strach pozostał, więc w piątek idę do lekarza, zobaczymy co tam się dzieje, jak bardzo, czy muszę się bać, czy może wcale nie muszę się bać. Niepotrzebnie na przykład panikuję. Na pewno przyda mi się dieta, bo ważę 120 kg, więc przydałoby się zrzucić tak do... do umiarkowanych 90. Ja przy 90 ważyłbym idealnie, nie? Mam 1,90 m. Nie wiem, czy nawet za chudy bym nie był, ale 90 kiedyś ważyłem się dobrze, przynajmniej z tą wagą czułem. Później nogę złamałem w Pruszkowie i tak wyszło, że... że mi się przytyło, a później wszystko jadłem, co mi smakowało. Bez praktycznie ograniczeń żadnych i to tak wychodzi. Więc dbajcie o siebie, dopóki możecie, bo później może być za późno. Ja teraz muszę się takie wyrzeczenia mieć, że... Dobra, to sobie dokończymy to pole tym ciągnikiem. Ogólnie jak widzicie, ja mam same Messy Fergusony, nie wiem dlaczego. Ale lubię Messy Fergusony. Sam osobiście mamy Messy Fergusona. Teraz wam pokażę podobnego, nie wiem czy to jest ten sam model akurat. Ale bardzo podobnego mamy. Tu w ogóle takiego Fiata kupiłem. Do przewożenia ziemniaków, w ogóle nie pszenicy, tego wszystkiego co tam możemy kupować, sprzedawać. Fajna ciężarówka. Ciekawy ma dźwięk do cofania. Pokażę. Idziemy do przodu, nie? Spoko, wszystko jest ok. Do czasu. Dźwięk alarmu. Jeszcze potrafi zrobić tak. Przepraszam. To jest to lekko strawne jedzenie i tabletki na wzbęcia. Tak sobie pika, to ty, jak jadę do tyłu, to robię wiu, 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 wiu. Musiałem zobaczyć, co dziecko robi. Jakoś tak głośno się zrobiło nagle. A gdzie jest ten mały Fergusonek? Tutaj. Ja go chciałem niby nim zbierać pszenicę, ale on jest za słaby do tego, nie? A takiego właśnie mamy. Identycznego, tylko bez tych obciążników z przodu. Identycznego. Identico. Nawet tą lampę z tyłu mam, tylko że nie taką, tylko... takiego halogena bardziej czarną obudową niż czerwoną. Dlatego go mam, bo mamy go, to chciałem go mieć w grze. Trochę inne zegary ma. Czy podobne, tylko prędkościomierz jest inny. No, tym ciągnikiem w ogóle on nie ma mocy, żeby to ciągnąć, nie? To jest za wielka maszyna. Więc nie ma sensu. To na razie puszczamy. Ta maszyna nie wiem, do czego się przyda tak naprawdę, ten ciągnik. Powracam im na farmę. Czekajcie, nie w tą stronę znowu. Zawsze zapominam, którą stronę na farmę. Jak widzieliście, po 6 zacząłem nagrywać. Jak rolnicy wyjeżdżają w pole rano. Nie wiem dlaczego, co ja mam, ale ja bym mógł patrzeć, jak się koła kręcą w grze cały dzień, nie? Na przykład lubię takie coś robić, że wyruszałem i tak sobie powoli przechodziłem. Tak 7 km na godzinę. Podobają mi się w ogóle... Ach, tam, szkoda dalej. Jak pojechałem w tą stronę? Tu miałem jechać. Dokładnie tak, jest do mojego domu. Jedziemy przez pola, tam już widać naszą stodołę. Wiem, że to jest taki odcinek plaki z olejem, ale... Dlatego, że mówię, no nie mogę zrobić live'a na przykład, bo jeszcze te... 15-20 minut, jak usiądę na komputerze, nagram odcinek, no to okej, okay, nie? To tam się dziecku nic nie stanie i tego, a przy niej to jest po prostu cały czas coś. Jezu, jaka wysoka. To co w ogóle jest? Słonecznik? Co to jest? Słonecznik.
Pewnie usech. Czekaj, gdzie jestem teraz? Tutaj gdzieś, tu. Nie, do zbioru, dobra. Muszę kupić w ogóle końcówkę do słonecznika i do kurydzy. Muszę to wszystko najpierw pozbierać. On będzie dobry, wiecie, do czego ten ciągnik, chyba. Tak mi się wydaje, aczkolwiek niekoniecznie. Zaraz pojedziemy, zobaczymy. W ogóle myślałem, że on ma przedni tur, ale nie ma przedniego tura. Miał wodę niby wozić do świnek. Ale on będzie dobry, czekajcie. Ziemia zebrane. Zaoranie? Nie wygląda zaorania. Okej. A, wymaga wapnia. Czy ja mam jakąś wapniarkę do kupienia? Taką właśnie tego typu. Mówię, że tym też mogę. Dobra, 600 litrów. Jezus. Co to? To ma jakie szerokość? 24 metry, a to 12. Dobra, kupimy. Ej, tu masz różne kolory. Masa. Nie wiem, czerwony zrobię. Jedziemy do sklepu po narzędzia. Dobra, pomału dojeżdżamy do sklepu, była pauza. To nie było żadne zacięcie, tylko po prostu pauza. Mówię, co wam będę pokazywał, jak przejeżdżam do sklepu i jadę 15 minut. Nie no, przesadzam, ale... Jest, nasza maszyna już stoi. Ideolo. Tutaj możecie sobie wapno uzupełniać. Na przykład. O Jezus! Za grube paluchy. Więc w tym tygodniu nie będzie za dużo live'ów, raczej żadnego. Nie zapowiadam, ale w sobotę może się odrobimy. Może wiecie co, ja żałuję, że na przykład nie mogę właśnie live'a zrobić z jednego powodu. Zauważyłem pewną zależność, że jeżeli w... zrobię je od 9 do tej 10, 11 live'y, to jeszcze jest jakakolwiek oglądalność, nie? Że te 10, 11 osób wejdzie. Po południu ja nie mam oglądalności. Wy mnie oglądacie tylko wtedy, kiedy jesteście w szkole. Tak brzydko powiem, na zdalnym nauczaniu. Jeżeli zdalne nauczanie się skończy, może się też skończyć. 57 wymaga wapna, dobra. Idziemy na 97. Brama jest otwarta. Słychać, jak migacz włączyłem, ale w ogóle żadne światełko nie świeci, żeby migacz chodził. Mówię, ja też mam takiego kabrioleta. Dużo jest tutaj pól do zrobienia, nie? To jest 197, dobra, to. Nie wiem, czy to będzie 12 metrów, czy nie za dużo, nie za mało. Dobra. No jeszcze musi się zatrzymać. Ale już sypie, tak? Dobra, on nie potrzebuje nic, tylko kultywatorem się przejedzie, spoko. Zawsze pracowników, możecie powiedzieć, kto w komentarzu, kto woli robić samemu, a kto puszcza i tak pracowników i jest takim, można powiedzieć, menadżerem farmy. Ja tu się bardziej bawię chyba w menadżera farmy niż jestem farmerem. Ten Fiat to tak bardziej wygląda jak taka indyjska ciężarówka, nie? W Indiach co jeżdżą po tych skarpach.
Szukałem Mana 200, szukałem inne jakieś polskie ciężarówki właśnie. Nie Mana, tylko Stara 200, jakiegoś Mana. Nie mogę nic znaleźć. Teraz to pojedziemy sprzedać. Kto nie zna Woli Zabierzowskiej, to od razu ją pozna, jak wygląda. To trzeba pół mapy przejechać, żeby je sprzedać. A ta się tu nakryć? Czekaj. Wyda się, dobra. Musimy jechać, już wam pokazuję, do destylarni chyba. Tu jest ziemniak. Gdzie? O nie, stacja skupu, tu jest bliżej teraz. Na mapie mi się nie pojawia, czemu? Akurat nie mam daleko, ale to sobie może objedziemy mapę dookoła. To jest zaraz za sklepem, więc spoko. Ten dźwięk do cofania jest niesamowity. Mogliby zrobić pik, pik, to nie, zrobi wiu, 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 wiu. No, migacz, aż wjeżdżam na ten. Praktycznie na swoją drogę, można powiedzieć. Źle jadę, no ale dobra. No i kto gra na przykład z pierwszej osobowej, może też napisać, że gram z pierwszej osoby albo trzeciej. Nie wiem, czy ja to mówię. To jest trzecia osoba, a pierwsza osoba była w środku. Kto gra w środku, a kto gra na zewnątrz. No tutaj jest trochę przesada. Panowie, proszę to posprzątać. Tam trzeba jechać. No kawałek jest do przejechania. Pola Zabierzowska, bardzo ładna mapa. Taka pasująca właśnie pod tego typu maszyny rozwijających się rolników. Ktoś skończył robota. Typowo nie mieszkam, widzicie, z Woli Zabierzowskiej, tylko... Cofaj, 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 cofaj. Zabierzów. Zabierzów. Bochan. Bochenki. Bocheński. Bocheński. Mamy szkołę, przedszkole można powiedzieć, przepraszam. To jest właśnie jak się wcześniej rano wstaje, a później się kładzie człowiek spać. Sklep mamy koło siebie. Kto używa migaczy, też może napisać, ja używam migaczy. Też lubię używać migaczy. O, nawet on ma takie coś, że czuje ciężar tego, no tak wolno się rozpędza, nie? Mi się wydaje, że ciągniki szybciej się rozpędzają. Teraz trzeba będzie hamować, a on dopiero się rozpędzi do 70. O, jaki lag był. Przejechałem. Jak ja mam tam wjechać? Karetka. A ciekawe, jak on to wysypuje, co? Otwiera tylko, nie podnosi. Szkoda, że nie ma siłownika, który to podnosi. Dajcie, może podjadę i z innej strony będzie większy, lepszy syp. Tu. Jak jest większa. A, to bardzo wolno leci. No nic, jak leci.
Jezus. Akurat sprzedał 5 tysięcy przychodu, no nie jest najgorzej. Wapniarka się zwróciła, można powiedzieć. Migaż włączyłem właśnie. Bo jakbyście chcieli sobie tak realnie pograć, no to was zapraszam na serwer. Myślę, że w ciągu jutrzejszego dnia miałbym dwie wolne farmy. Gdyby ktoś chciał bardzo. Widzę, że ktoś zadbał o pole. 103, bo był problem z nim. Tak, ktoś nie zadbał. Czy ktoś o nie zadbał? Chyba ten. Jak sprzedali, to po prostu serwer o nie zadbał. Przepraszam. Nie mogę ziewać, ja wiem, ale... Czemu się brama zamknęła? Będziemy ziemniaki wyładować. I tak wygląda serwer generalnie, nie? Że tam się gram sam, no tam mniej więcej 3 osoby grają, które faktycznie grają. I tak to wygląda, sobie gramy. Takie pytanie, czy to już jest koniec? Nie wiem, powiem szczerze. W tym myślę. Zaraz zaczyna śpiewać. Czemu ona przestała w ogóle? Ale ładna animacja jest zadana. Będziemy odstawić maszynę i będziemy sobie kultywator. W tym momencie ja kończę na dzisiaj ten odcinek. Jak mówię, live'y będą już w przyszłym tygodniu chyba normalnie. Po południu niestety, albo stety. Dla mnie niestety, bo wolę od rana, gdzie jest więcej ludzi, żebym miał z wami kontakt. Wy wolicie rano tak samo, bo później są inni youtuberzy, którzy są dużo więksi ode mnie. I jesteście oni, więc ja to rozumiem. Tak mało już brakuje do 1000 subskrypcji, żebyście zostawili subika. W tym momencie faktycznie się z wami żegnam. Na razie, dzięki. Cześć.